Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiejszy film będzie dotyczył mojej podróży z UK do Polski i z powrotem. Chciałabym Wam odpowiedzieć, zresztą na Waszą prośbę, chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak to wygląda obecnie z testami. I będzie to wszystko na moim przykładzie. Na wstępie od razu mówię, że jakichkolwiek informacje nie opierajcie się tylko i wyłącznie na moim filmie, dlatego że te informacje zmieniają się z dnia na dzień. I warto oczywiście na oficjalnych stronach szukać wszelkich informacji i reguł, jakie zasad, jakie panują w danym kraju na chwilę obecną. Dlatego, że wszystko się, tak jak mówię, z dnia na dzień zmienia. I tutaj chciałabym właśnie powiedzieć, że zanim gdziekolwiek polecicie, czy będzie to Polska, czy będzie to inny kraj, należy sprawdzić, jakie są zasady w UK na przykład tutaj, czyli w kraju, z którego wylatuję i w kraju, do którego lecę, bo oczywiście to wszystko wygląda zupełnie inaczej w każdym kraju. Ja tutaj opowiadam na swoim tylko i wyłącznie przykładzie. Przed wylotem do Polski w UK nie musiałam żadnych testów robić, nie musiałam się testować, po prostu musiałam kupić bilet. Następnie musiałam wypełnić kartę lokalizacji podróżnego, co przypuszczam, że akurat w każdym kraju tak trzeba zrobić. Ja leciałam Wizzerem, Wizzer wysłał mi link, ale gdy wyszukacie informację, link na internecie na pewno każdy znajdzie. Taką kartę można, jeśli ktoś nie wypełni tego online, można również w samolocie to wypełnić. Panie tam czy tam panowie rozdają i można to zrobić, no ale wiadomo, że łatwiej jest, czy szybciej też zrobić to w domu w swoim czasie. No i to by było tyle, jeśli chodzi o UK. Po wylądowaniu, przy pokazaniu paszportu, przy odprawie, pani się mnie pytała wszelkie informacje, gdzie będę przebywać w Polsce, czyli dokładny adres, numer telefonu i pytała się, czy jestem szczepiona. Ja nie jestem szczepiona, nie miałam ani jednej szczepionki, tak więc pytała się, czy jestem ozdrowieńcem. Powiedziałam, że jestem, no bo przeszłam COVID-a, ale przeszłam COVID-a 8 miesięcy temu, a jeśli przeszłabym go do 6 miesięcy, to nie musiałabym kwarantanny przechodzić. No ale że było to o 2 miesiące za długo, to musiałam kwarantannę przechodzić. Chociaż nie powiedziano mi tego na lotnisku i właściwie tak jakby albo musiałam się domyślić, także jeśli się nie spytacie, to myślę, że mogą Wam tego nie powiedzieć, prawda? Może w każdym miejscu jest inaczej. Następnie kwarantanna powinna trwać w Polsce 10 dni po przylocie z UK i została mi wysłana na drugi dzień taka aplikacja kwarantanna się nazywa, którą trzeba ściągnąć w telefonie. Wtedy mnie tam poprosili, to było zadanie do wykonania na ten dzień, żeby zrobić zdjęcie. No i to by było na tyle i to był na następny dzień. Z kolei właściwie to już później nie miałam żadnych, ta aplikacja się ze mną jakby nie kontaktowała, ale po 5 dnia dostałam telefon, dzwonili do mnie z policji, pan powiedział, że jest przed domem i czy mogłabym się pokazać. Powiedział, że można tylko w okienku, ja wyszłam z dzieckiem właśnie przed dom, pomachałam, pan się uśmiechnął i wszystko było ok. Także tak to w Polsce właśnie sprawdzają. Kwarantanna trwa 10 dni, ale 7 dnia możecie skrócić jakby tą swoją kwarantannę poprzez wykonanie testu. Prywatnie oczywiście płacicie za to. Ja wykonałam ten test w laboratorium, to był taki drive-thru dla samochodów właściwie, ale tam była kolejka ludzi również, nie było właściwie wielu osób. Wtedy, kiedy robiłam, zapłaciłam za taki test 130 zł i to jest na 7 dzień, możecie już wyjść i przetestować. Jeśli test jest negatywny, tam po 15 minutach online możecie sprawdzić wyniki, akurat w tym laboratorium. I kwarantanna mi się skończyła, prawda? Czyli 6 dni jakby musiałam siedzieć w domu. Następnie, przed wylotem do UK już, trzeba zrobić test. Ja musiałam zrobić test, to jest do 72 godzin przed wylotem, można taki test zrobić. Pojechałam do tego samego miejsca, kolejka była okropna, w ogóle straszna organizacja w Polsce. Stała kolejka samochodów, a następnie obok była kolejka ludzi. Tych ludzi w ogóle nie brali, tylko te osoby, które były samochodem. I to mówię, to jest tylko po prostu chyba w Polsce taka organizacja jest możliwa, że nikogo nie brali. I ja poprosiłam moją mamę, gdzieś tam indziej mnie zabukowała.
żebym ten test sobie w innym laboratorium na konkretną godzinę zrobiła. Ja nie wiedziałam, jaki to miał być test, czy PCR, czy antygenowy, i moja mama chyba mnie zabukowała na PCR. I powiem Wam szczerze, że gdy przyszło do płacenia, Pan mi mówi, że tam było 400 ileś złotych, ja mówię, ale jak, to przecież tam płaciłam 130 zł za test. I wyszukałam sobie szybko na internecie, że może być to test antygenowy. I taki też zrobiłam i za niego chyba tutaj zapłaciłam 145 zł. Czyli to jest taka kwestia do od 130 do 150, 160 zł chyba, wydaje mi się. Także zrobiłam ten test, dostałam wynik też online tego samego dnia i ściągnęłam sobie go na telefon. Następnie tego dnia, kiedy wylatywałam, zrobiłam online check-in, czyli jakby właściwie miałam bagaż podręczny tylko z powrotem, ale musiałam się ustawić w ogromną kolejkę, dlatego że przy sprawdzaniu dokumentów sprawdzają właśnie po pierwsze negatywny test, wynik testu na COVID-a, czyli ten, który zrobiłam tam dwa dni wcześniej, jak również sprawdzają kartę lokalizacji. I tutaj kolejna rzecz, teraz tak, przed właśnie jakby wylotem musimy wypełnić tą kartę lokalizacji i w momencie, kiedy ją wypełniamy, żeby w ogóle wjechać z powrotem do UK, musimy wykupić testy na drugi dzień i na ósmy. Znaczy ja jako osoba nieszczepiona. Na drugi dzień, na ósmy, i muszę wpisać numer referencyjny tych zakupionych testów w karcie lokalizacyjnej. Także nie wypełniłabym karty lokalizacyjnej, gdybym tych testów nie wykupiła już przed wylotem do UK, prawda? Następnie lotnisko właśnie sprawdziło dokumenty, to było wszystko w Polsce, prawda? Przepuścili mnie, wszystko było ok. I teraz w UK przy sprawdzaniu paszportów nic innego nie sprawdzali, praktycznie nic. Oczywiście kolejki straszne jak zwykle w Londynie, ale niczego innego nie sprawdzali. Nie wiem, czy to już im jakoś w system wchodzi już w Polsce, nie mam pojęcia zielonego. Następnie tutaj ja jako osoba nieszczepiona muszę przechodzić 10 dni kwarantanny, ale w tym mogę się przetestować 5 dnia, tak jak w Polsce 7, żeby skrócić tą kwarantannę. I to jest dodatkowy test, czyli jakby muszę zrobić ten test 2 dnia i 8, przez to, że Polska jest na pomarańczowej liście. To wszystko mówię co do krajów właśnie, czy tam Polski, która jest na pomarańczowej liście w tym momencie. I kwarantanna na 10 dni, którą mogę skończyć przy 5 dnia. I 5 dnia kupuję osobny test. Powiem Wam zaraz, jaki to jest też koszt. Za test, taki pakiet test 2 dnia i 8 zapłaciłam około 100 funtów, prawie 100 funtów, chyba tam było 98, coś takiego. I ten osobny test 5 dnia znalazłam z innego laboratorium. To było za 40 funtów. Nie wiem, czy tam jest przesyłka wliczona, ale te testy są nawet do 100 funtów. Podlinkuję Wam wszystkie te miejsca, z których zakupiłam te testy online. Tego 5 dnia jeszcze nie otrzymałam. Dzisiaj jest drugi dzień mojej kwarantanny, więc dzisiaj wysłałam test. I to też, słuchajcie, dla mnie to nie ma w ogóle sensu, bo to jest taki test w domu. W Polsce wszyscy robią, wkładają Ci patyczek do nosa. Tutaj każdy może sobie sam zrobić. To są takie testy, które wrzucamy do skrzynki, więc ja tak naprawdę muszę wyjść z domu, żeby ten test wrzucić do skrzynki. Dla mnie to w ogóle nie ma sensu, no ale nieważne. W każdym razie dostałam wczoraj wiadomość na telefon, że muszę przechodzić kwarantannę i że oni będą się ze mną kontaktować. Dzisiaj ktoś do mnie zadzwonił, czyli tego 2 dnia. Teraz tak, jak przylatujemy do UK, to tego dnia, którego przylatujemy, to jest dzień 0. W Polsce to jest dzień 1. Więc widzicie, tu jest wszystko, jest inaczej to wygląda. Więc ja dzisiaj jestem właściwie trzeci dzień w Londynie i to jest jakby drugi dzień, czyli na drugi dzień się testuję, prawda? Muszę się przetestować 5 dnia i kiedy te dwa testy wyjdą negatywne, jestem zwolniona z kwarantanny, ale muszę zrobić ten test jeszcze 8 dnia. Zamieszanie po prostu straszne. I teraz powiem tak właśnie, że jeśli chodzi o dzieci, bo moje dzieci do 12 lat nie muszą się testować, to jest super, bo właściwie zaoszczędza się jakieś pieniądze, bo przy tym jakby na przykład leci rodzina, to są po prostu straszne koszta, prawda? Także dzieci do 12 roku życia nie muszą. Kwarantannę muszą też przechodzić, jeśli właśnie ja na przykład jestem nieszczepiona.
I tak jak mówię, na przykład w Polsce test robią wam, czyli wkładają ten patyczek do nosa, nie jest to przyjemne. Tutaj na przykład w UK robimy sami, prawda? No i tak to, słuchajcie, wygląda. Także tak sprawa wygląda dla osób nieszczepionych w momencie, kiedy Polska jest na pomarańczowej liście i podróżujemy z UK do Polski i z powrotem. Ale tak jak powiedziałam na początku filmu, wchodźcie na oficjalne strony. Tam są informacje dotyczące właśnie reguł, zasad wszystkich, które są obecnie. I chciałam jeszcze tylko dodać, że jeśli podróżujemy w ciągu 24 godzin, czyli na przykład jeśli poleciałabym do Polski, co tak będę robić pod koniec miesiąca i wracam w ciągu 24 godzin, to nie muszę przechodzić kwarantanny. Ale może o tym osobny film, jak już przez to przejdę i zobaczymy, jak to właściwie będzie. Także słuchajcie, jeśli ten filmik byłby dla was pomocny, zostawcie lajka, subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to zapraszam tutaj, zostawcie je na dole, ale pamiętajcie, że ja też nie jestem tutaj informacją, centrum informacji i na pewno online znajdziecie lepsze informacje. Mogę się z wami tylko podzielić tylko i wyłącznie tym, co ja przeszłam, przez co przeszłam, prawda? Pozdrawiam was serdecznie, życzę wam przepięknego dnia. Pa, pa!